Dzień dobry, kochani. Cześć wam. Witamy was w piątek, 30 kwietnia. My już jesteśmy w drodze. Ty grafik mamy, ponieważ jedziemy najpierw zawieźć Marysię do żłobka i od razu jedziemy na zakupy. Musimy się wyrobić dzisiaj rano z zakupami. Najpierw Lidla zahaczamy, najpierw na promocję. Lidla. Tak, już zapomniałam. No, promocja jest 8 za 4, tak? 8 piw płacisz za 4. Tak. Wczoraj wiem, że była w Biedronce 12 plus 12, ale nie wchodziłam w szczegóły. No. Ale że było już późno, bo ja wczoraj nie miałam auta, to nie mogłam kupić. A jak Łukasz wrócił, to było już późno, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu jechać, bo zapewne nic dobrego nie będzie, jeżeli chodzi o alkohol taki. A auto było w naprawie po prostu. Tak. Co to? Dobrze. Tak. Także zapraszamy do spędzenia dnia razem z nami. Weekendu razem z nami. Tak, to będzie weekend, no tak. No, dokładnie. Bo to chyba ostatnia norma. Nie mamy czasu po prostu kręcić tak często i montować tak często. Bo jednak obecność dzieci i spraw takich bieżących do załatwienia powoduje, że po prostu nie ostatnio ma czasu, mamy po prostu bardzo dużo takich rzeczy. Dokładnie. Bardzo, naprawdę. Także zapraszamy, trzymajcie się. Już wróciliśmy, znaczy przyjechaliśmy z Lidla do Auchan, także zaczynamy zakupy w Auchan. Kochanie, czy chciałabyś coś powiedzieć? Bierzemy się za zakupy. No. Dokładnie. No. Dobra, to jedziemy z tym koksem, bo o 10.30 mam umówionego fryzjera, bo wyglądam, że jak pustelnik, o 11.30 musimy być w domu. Tak. Nie wiem czemu, a nie, faktycznie mam kola. No. Także bierzemy się do roboty. Jak widzieliście, przyjechaliśmy z zakupów, już wszystkie rzeczy pochowaliśmy, większość, tak jak patrzę. I przyszła od razu do mnie Farbka z Hajem i chcę wam pokazać właśnie, co zamówiłam. Większość rzeczy jest dla dzieci, jedna rzecz jest dla Łukasia. Dla mnie niestety nie ma nic, ale powiem wam, że bardzo szybko przyszło. Mamy piątek, zamawiałam, muszę tutaj patrzeć, bo oczywiście Antoś wyciąga, ostatnio otwiera wszystkie szafki, wszystko z nich wyciąga i tłucze niektóre rzeczy. Tak jak wczoraj nam potłukł słoik z pomidorami, więc muszę uważać. Zamówione wszystko było w środę. W czwartek przyszła do mnie już jedna przesyłka, ja bo buty dla Marysi zamawiałam. I dzisiaj przyszło H&M, więc pokażę wam na szybko, co zamówiłam. Jak widzicie, nie otwierałam jeszcze tej paczki. Rzeczy niektóre mogą być za duże. Mamy paragon. No i dobrze, zaczynamy. Tutaj mamy tak zwane spodnie rowerowe chyba, jak dobrze kojarzę. Chyba będą dobre na lato dla Marysi.
Chyba fajne będą. Powiem, to jest rozmiar 9,8 i powiem Wam, że powiedziałabym, że to jest 9,2. Fajne, bardzo fajne, na pewno zostają. I one kosztowały... Shorty rowerowe dwupak kosztowały 29,99 minus 4,50. Super cena była, bo to było minus 15% jeszcze, wiecie, dla klubowiczów. Tu chyba jest dla Antka, ale widzę, że to chyba będzie duże. Ale raczej mu zostawię, bo do wakacji mamy jeszcze trochę. Jest rozmiar 80. Będzie ok. Nie? On jest, powiem Wam, Antek jest bardzo wysoki, jest wysoki, bo on urodził się długi, ale po nim w ogóle tego nie widać, że, bo jest taki jakby, no, szczuplutki. Szczupły, a długi i ciężki. Także myślę, że też z nami zostają w dwóch kolorach. I to kosztowało shorty dresowe. Jak dobrze patrzę, 22,99 minus 3,45. To też jest dla Antka. Koszuleczka polo. Koszuleczka. Koszulka polo. No, koszulka jest duża. 80, ale duża. Ale chyba ją zostawię. No, za pół roku będzie pasować. Nie, no to ma być na lato. Może. Muszę jeszcze pomyśleć odnośnie tej koszulki. Fajne są te koszulki. Lekie, polo. Grubasze. Dla Marysi ostatnio też kupiłam w Lidlu, jak byłam. Ta koszulka kosztowała 22,99 minus 3,45. Dobra, pokażę Wam to. To pewnie będzie za duże. Powiem Wam, że ostatnio jakoś nie mam... nie mam w oczach miarki, o tak powiem. Bo wszystko, co kupuję dla dzieci, jest za duże. Pewnie mój mąż mnie wyśmieje, bo chcę, kupiłam dla Antosia właśnie taką czapkę. Dobrze widać? No, tak. No, przymierz, Antuś. Jest za duża, jak zawsze. Ale niewiele. Ale chyba zostawię na lato. No, będzie okay. A wiecie, jak on śmiesznie wygląda, się patrzy na ten daszek, próbuje go złapać i się uśmiecha. Nie, no jest za duża. Chyba no, ile? Dużo. No, niewiele. To jest 80 chyba, albo 86 nawet kupi. Będzie dobrze. Nie no, brzydko wygląda. O, będzie trzeba chyba zwrócić. No i już jak jesteśmy przy czapkach, to Marysi też kupiłam. No tak mi szkoda tej czapki, no. Oj. Marysia ostatnio ode mnie brała czapkę, więc myślałam, stwierdziłam, że jej kupię. Akurat u Marysi to jest regulowane. Więc nie powinno być chyba problemu. Różowa, bo wiadomo, dziewczynka to musi być różowa. Mi się wydaje, że dla Marysi będzie ok. Dalej mamy też shorty dla Marysi. Aha, jeżeli chodzi o te czapki. Czapka z daszkiem. Bawełniana. 24,99 minus 3,75. I druga 22,99 minus 3,45. Tu mamy shorty dla Marysi, rozmiar 98. Obawiam się, że one będą w pasie, będą jej za luźne. Może pasek jakiś będę musiała do nich kupić. No zobaczymy. Ogólnie H&M mam wrażenie, że czasami ma bardzo duże te rozmiary. To jest 98, też krótkie spodenki dla Marysi. I to kosztowało, tak, bawełniane shorty, zieleń, khaki kosztowały 29,99 minus 4,50. A shorty dresowe kosztowały 22,99 minus 3,45. Myślę, że to zostaje. No i dla mojego męża, aha, jeszcze. Ot, mamy jeszcze coś. To ja jeszcze coś wzięłam? O Jezu. Aha, to dla Antka, rozmiar chyba 80. Ale bez metek, mu niedobrze. Takie, ładne. Niedzielne bym nazwała, nie wiem, mam nadzieję, że dobrze widzicie. A one ile kosztowały? Chyba 29,99 minus 10,09. Jeszcze to? Koszulka zwykła, dla Marysi. Piracka. Taka, klasyczna. No i mojego męża. Możesz, kotku, wziąć już to. Mhm.
spodnie męża mojego. 79,99 minus 12 zł. Kiedyś, jak go zobaczyłam w takim kolorze jeansów, bardzo mi się podobał, więc zobaczymy. Proszę, kochanie. Dziękuję. No i to tyle z moich zakupów. Muszę przymierzyć. Więc na razie. Mąż przygotował pyszny sok. Burak, jabłko, marchew, granat. Wszystko. Bierzemy się za... No, możemy powiedzieć drugie śniadanie o godzinie 13. Prawda? Soczek smacznego. Chciałabym Wam przedstawić jeden produkt. Marki Bitan. Jak dobrze czytam. Jest to pianka samoopalająca, która niby ma opalać w godzinę. Jest dostępna w Rossmanie. Ja dzisiaj sobie nałożyłam już ten samoopalacz drugi raz. Do tego jeszcze właśnie... widzicie, muszę to trzymać w ten sposób. Kupiłam sobie właśnie tą rękawicę, która w środku jest wyłożona tutaj taką folią, może po prostu. I ona... oczywiście jest dostosowana dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych. Ale wracając właśnie do tego samoopalacza, po pierwszej aplikacji jestem ogólnie zadowolona. Efekt jest już niby po jednej godzinie. Mogę się z tym zgodzić, ponieważ jest już jakiś tam efekt taki delikatny. Ja trzymałam to około 5, może 6 godzin, tak max. Następnie to zmyłam i efekt utrzymuje się tak około 4-5 dni. Później wszystko się stopniowo zmywa, on stopniowo też schodzi. Ja właśnie dzisiaj go zaaplikowałam drugi raz i mogę Wam go polecić. Aktualnie do dzisiaj, czyli do 30 kwietnia, jest on w promocji w Rossmanie. Chyba kosztuje 45 zł, jak dobrze pamiętam. Jego regularna cena to około 70-65, coś takiego. I ta rękawica również jest teraz w promocji. Kosztuje 20 zł, a normalna jej cena to chyba 25. I dzisiaj sobie dodatkowo jeszcze, to jest mój, już go dawno kupiłam, to kupiłam sobie samoopalacz do twarzy z Liren. Też chcę go wypróbować, zobaczymy, jak się sprawdza. No i na razie tylko tyle Wam mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o zapachy, na przykład tego. Po kilku godzinach, tak po 2-3 godzinach, uwalnia się zapach takiego, jakbyście wyszli z solarium. Jakby się Wam skóra, wiecie, przypiekła na tym solarium. Dosłownie jest taki zapach, więc mi on bardzo przeszkadzał. Czułam go cały dzień, nawet po tym, jak się umyłam. Jeżeli byście chcieli wiedzieć coś więcej na temat tego, jak aplikuję samoopalacz, albo ogólnie jak to wygląda, no to zapraszam, czekam na jakieś Wasze pytania. Wtedy będę mogła Wam więcej coś na ten temat powiedzieć. Na tle tutaj tych wszystkich rzeczy, chociaż może nie widzicie za bardzo, nie wiem. I z kawą piję drugą kawę. Jest już godzina chyba przed drugą, pół do drugiej. I niedługo już będziemy musieli zbierać się po Marysię, bo nie wiem, czy pojadę ja, czy Łukasz, czy razem, czy nie wiem jak. Ale przyszłam do Was tak chwilę pogadać. Ponieważ dzisiaj miałam bardzo, tak jestem przebrana, jestem dodatkowo w koszulce Łukasza, bo mam ten samoopalacz nałożony, ale chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj miałam bardzo miłą rozmowę z jedną z pań w żłobku i ta rozmowa bardzo podniosła mnie na duchu. A nawiązuje to między innymi do tego, żeby się cieszyć z małych rzeczy. Myślałam, że Łukasz idzie. Nawiązuje między innymi do tego, żeby cieszyć się z małych rzeczy, mimo tego, że czasami od razu nie widzimy rezultatów naszej pracy. A chodzi między innymi o to, że usłyszałam od pani, że Marysia jest bardzo odważną, otwartą dziewczynką, jest bardzo lubiana w grupie.
Panie bardzo ją lubią i ona jest bardzo dla nich taka pomocna, że się odnajduje. Wiecie, same takie plusy. I bardzo mi się tak zrobiło ciepło na sercu, że jednak to, czego ja uczę moje dziecko, moje dzieci, nie idzie jednak na marne, że jednak coś zostaje. Powiem, pierwszy raz poczułam się taka usatysfakcjonowana, można nazwać, wtedy, kiedy usłyszałam, gdy czytałam Marysi książkę, to ona dokańczała za mnie zdanie. Że wiecie, no dla Marysi i dla Antosia, dla Marysi więcej, dla Antosia troszkę mniej, ale jednak czytamy. I dla Marysi bardzo dużo ja czytałam w ciągu dnia, na wieczór zawsze. I nigdy nie wiedziałam, czy ona w ogóle mnie słucha. W ogóle nie było żadnego zainteresowania, nie interesowało ją to. Ona sobie gadała, ona coś tam innego oglądała, a ja jej cały czas czytałam. Aż w pewnym momencie powiedziałam do Łukasza, że jej nie ma sensu w ogóle czytać, bo ona albo płacze, albo zajmuje się czymś innym, że to w ogóle nie ma sensu. Aż pewnego dnia, jak jej czytałam chyba Pucia, którą szczęść, ona dokańczała sama te zdania. I poczułam się taka, wiecie, uradowana, że jednak nasza praca nie idzie na marne. Że ona jednak słuchała, mimo tego, że mi się wydawało, że ona nie słucha, ona słuchała. Cały czas słuchała, cały czas była aktywna. Więc nie można się poddawać za szybko. Tak samo w różnych rzeczach, jeżeli chodzi o naukę dzieci. Bo jednak to jest ważne i dla nich, i dla nas. My później widzimy, że jednak nasze dzieci czegoś się nauczyły, czegoś my ich nauczyliśmy. I warto jednak być wytrwałym w dążeniu do celu. I tyczy się to nie tylko naszej relacji z dzieckiem, czy tego, czego uczymy nasze dziecko, ale też nas samych to dotyczy, bo jeżeli mamy wyznaczony jakiś cel, to musimy do niego dążyć, żeby go zrealizować. Powiem Wam, że mnie na przykład aktualnie teraz jestem na takim etapie życia, że mam gdzieś mój cel. On jest już naprawdę zbliża, już jest niedaleko jestem. Bardzo się tym stresuję. Nie wiem, co będzie. I powiem Wam, że z tego, co robię aktualnie, to czuję się czasami zniesmaczona, bo na przykład bardzo dużo czasu poświęcam tej rzeczy, a wydaje mi się, że w ogóle nic nie rozumiem, że wszystko robię źle, że wiecie, ja wiem, że trzeba być wytrwałym, trzeba wierzyć w siebie i być pozytywnie nastawionym, ale czasami się po prostu tak nie da, dlatego mamy te inne osoby, które nas też wspierają, więc musimy dążyć do tego celu, jak ktoś mówi, po trupach czasami. Ale to mówię, to ja też jestem osobą, która nie wierzy w siebie, której ciężko jest uwierzyć w swoje możliwości. No ale dążę i mam nadzieję, że efekt końcowy będzie zadowalający, że będę mogła być z siebie bardzo, bardzo dumna. Chociaż powiem Wam, że jeżeli nie osiągnę tego w tylu procentach, ile bym chciała, to chyba i tak będę zadowolona, bo jednak coś w głowie mojej zostanie i tyle. Ale no, człowiek zawsze chce więcej, więc ja chcę więcej i dążę do tego.